biegał świetnie również na 400 metrów. Żaden z tych zawodników nie ma rekordu życiowego poniżej 11 sekund. To jest Francuz Florian Geoffroy. On na torze drugim, najbardziej skrajny z prawej strony obok Ashley Bryant. Ashley Bryant na torze drugim, Brytyjczyk. Dalej Romain Barra, kolejny Francuz. Mistrz Europy 2010. Tak jest. 11-11 rekord życiowy z 11-02, no więc prawie bliski złamania granicy 11 sekund. Van der Plasten, reprezentant Belgii, w tym roku jeszcze nie biegał na tym dystansie, więc startuje tutaj w pełnym dziesięcioboju po raz pierwszy. Dalej na szóstym Tim Nowak, to jest kolejny zawodnik, czyli Barra. Nowak najszybsi teoretycznie w tym biegu. Mick Pachapil, Estończyk, na siódmym. I na torze ósmym Christian Rosenberg, także Estończyk. Dwóch Estończyków, ale Pachapil oczywiście to nazwisko bardzo znane, doświadczony, 33-letni zawodnik, ale Estonia ma w tej chwili już lepszych wieloboistów, Uibo, Saluri, tym, że oni tu nie startują, nie przyjechali do Amsterdamu. Bryant na drugim, Barra na torze czwartym i Nowak na szóstym. To jest ta grupa trzech najmocniejszych. Geoffroy, no ciekaw jestem, on ma rekord 11-16, ale to wszystko jednak są wyniki bardzo zbliżone do siebie. Kogoś brakuje, wydaje mi się, że na siódmym torze albo Nowaka, albo Pachapila. Pachapila. Czekaj raz. Nie, na szóstym. To jest, nie ma Tima Nowaka. I wystartowali. Znakomicie ruszył na drugim torze Bryant. On teraz przyciska i będzie pierwszy przed całą resztą, a tutaj przyspieszył także chyba Pachapil albo Rosenberg. Rosenberg. Moim zdaniem był drugi. 11-19 w tym sezonie, 11-11 zwycięzca Ashley Bryant. Więc też w granicach swojego rekordu życiowego, niewiele gorzej, o parę setnych, 11.08, znaczy tegorocznego najlepszego, 11.08 w tym roku. 11.11, mówiliśmy o tych wynikach, opłaca się biegać szybko. No, to będzie około 820, nie wiem, 7 punktów, 30. 11-11, jednak Rosenberg, popatrz, że przez większą część dystansu wydawało się, że na czele jest Ashley Bryant. Popatrzmy na to z góry, brakuje Pachapila na torze siódmym. I teraz popatrzmy na to jeszcze raz z góry, ale z góry ten plan pokazuje, że Rosenberg, początkowo w ogóle Placen chyba prowadził. Tak. Albo Nowak. Nowak i tu z lewej strony ten Rosenberg wysoki, młody, 22-letni. Wieloboista estoński. Czyli 830 punktów będzie należało do niego. Za chwilę trzecia, a potem czwarta seria z Pawłem Wiesiołkiem. Bardzo ważne, aby rozpoczął dobrze, wszedł mocno w ten wielobój. 836 za 11-11, jedną setną sekundy wolniejszy Ashley Bryant i Romain Barra, 11-19, mistrz Europy z roku 2010 z Barcelony. Wiatr pozytywny.